Cześć, kolejny odcinek z serwera Mistrzów Minecrafta i Magii. Znowu jestem sam. Wcześniej był Tolmaj, ale ja się zalogowałem na serwer i poszedłem na AFK, więc chyba się zirytował, bo on nie lubi, jak jest noc. Ile razy jest noc, to mówi, żeby iść spać, i myślę, że tym razem się nie doczekam na odpowiedź. Tak, teraz już jestem pewien. Na pewno będzie aktualizacja paczki. Chcielibyście paczkę dostać, no nie? To ja myślę, że w piątek się postaram już, żeby był link do downloadu z pełną aktualizacją, ze wszystkimi modami, bo na pewno będzie kilka nowych wersji, między innymi pluginy do Notena Fighten, żeby mieć w końcu jakiś podgląd na receptury. Ja tutaj wcześniej spędziłem troszkę czasu nad zrobieniem mojej bazy, znaczy mojej bazy, mojego domku, mojej części domku. I Termal. I teraz, jak widzieliście w poprzednim odcinku, już mniej więcej mamy to pierwsze pomieszczenie, tak? Tak. Muszę przestać mówić tak. Tak. Ojej. Dobrze. Wracamy do tematu. Zrobiliśmy pierwsze pomieszczenie, tam dostawiłem tych trochę statuł. O, to jakoś tak trochę dziwnie wygląda. Myślałem, że te statuły będą większe. Myślę, że coś tam jeszcze będę majstrował przy nim, żeby to jakoś wyglądało. Na razie jednak chciałbym się skupić nad takimi bardziej większymi detalami tej bazy. Brakuje tekstury, trzeba to robić. Nad takimi detalami, jak na przykład w ogóle całe pomieszczenie. W tej chwili mam rozplanowane. Nieważne. Mam rozplanowane na przykład, że gdzie będę miał warsztat. To już żeśmy też ustalili. Postawiłem tam wielki reaktor. Tak, to nie jest bezpośrednie tłumaczenie z języka angielskiego. To jest dosłownie duży reaktor. To znaczy, to jest reaktor taki, jak ja stawiam, 5 na 7 na 5. 5 na 5 na 7, o. 5 na 5 na 7 z jednym prętem w środku. Czeka na zalanie, żeby ładnie wyglądał. Zasadniczo jest zaraz przy wejściu. Oczywiście wstawiłem go w czanka, żeby nie było. Teraz by się przydało zrobić, nie wiem, jak to nazwać, resztę warsztatu. Tak, resztę warsztatu. Tylko że pod kątem takim, że Leadstone Hardened Flagstaff. Czyli Invar Ingoty będą grane znowu. Redstone, Invar Blend to jest trochę ferrus metalu i żelaza. Jeśli dobrze pamiętam, ferrus metal, czy był gdzieś w dużej ilości? Nie, to jest Tin Ingot. To był towar dość deficytowy. Pamiętam zawsze Invar, dobra. I też będę potrzebował w końcu przeprowadzić u siebie. Dobra, w końcu przeprowadzić. To, tak, Cinnabar. To jest bardzo potrzebne. To jest cenne towar. Zaraz. To jest Invar? Kurczę, po co ja to przypalam, skoro już jest? Bez sensu. Dobra, Leadstone Flagstaff. To mniej więcej wiemy, jak się robi. Natomiast to robimy z Invar Daggetów, Redstone, Leadstone Flagstaff. Czyli musimy zdecydowanie zrobić kilka dodatkowych fluxdatków, powiedziałem, fluxdaktów, bo to jest nam potrzebne do. A, redstone. Wziąłem redstone? Nie wziąłem, wziąłem miedź. Bo to jest nam potrzebne do doprowadzenia energii do naszego warsztatu, tak naprawdę. I pomyślałem sobie, że nie chciałbym mieć tego warsztatu w takiej postaci, jak jest w tym miejscu, czyli takiego typowego Lexon Flugzdak 60 sztuk. Myślę, że wystarczy na razie tyle. Nie chciałbym, żeby odbył w taki sposób. Kurczę, właśnie sobie uświadomiłem jedną rzecz. Będę miał problem z magazynem. Miał problem z magazynem za moment. O, shit. Dobra, to zobaczymy, co się da z tym zrobić. Bardzo by było fajnie, gdyby się udało przeprowadzić automatyczne zamawianie, czyli no nie uciekniemy od tych cholernych logistic pipe'ów w końcu. Nie da rady. Będę musiał mieć logistic pipe'y. Zawsze i wszędzie i for the win. No, nie dam rady.
Nie, no nie dam rady. Jedyny system, gdzie mógłbym użyć rur nielogistycznych, tak naprawdę, jeśli chodzi o magazyn, tak to mnie drażni. To jest taki wściekły hardcore. Są tylko trzy rodzaje rur, dwa rodzaje rur właściwie, które pozwalają na zautomatyzowanie magazynu na zasadzie takiej, że można do niego wkładać i z niego wyjmować, co ci będzie potrzebne. A trzeci rodzaj rur pozwala tylko wkładać tak naprawdę, nie pozwala wyjmować. Strasznie mnie denerwuje. Nie za bardzo jest sens łączyć te dwa systemy. A jeśli mówimy tutaj o dwóch rodzajach systemów rur logistycznych, to mamy Logistic Pipe z pluginu do Buildcrafta, a drugim systemem rur to są rury z Project Reda, które są w porównaniu z tymi logistycznymi kosmicznie drogie i kosmicznie bardziej złożone. Dramat, dramat, dramat. Dobra, ale mamy Leadstone Fluxdukty. Powiedzmy, że zrobimy trochę tych ingotów, żeby nikt nic nie powiedział, i zrobimy sobie Hardened Fluxdukty. Ja się na nie zdecyduję, bo i chyba się ich będę trzymał. Przynajmniej na razie, bo nie planuję. Pamiętasz, jak w poprzednim sezonie miałem plan, tak, to można tak hucznie powiedzieć, to był huczny plan, że będę posiadał dwa reaktory i tam będzie wielka bateria i w ogóle ten cały system będzie super hiper i w ogóle. No to zasadniczo w tej chwili takiej potrzeby nie ma, tak naprawdę. W tej chwili nawet ten mój cały reaktor, który chodzi, nie sądzę, żebym miał takie wymagania systemowe, co tam było wtedy zasilane. Potrzebował takiego zasilania w drugim sezonie. To był chyba tylko wtedy system Applied Energistics. O, właśnie, mamy jeszcze Applied Energistics. Z niego można by skorzystać w sumie. Też do wkładania i wyjmowania z magazynu, ale to też jest drogie. Co prawda umożliwia automatyczny crafting, no ale logistyczne rury też umożliwia automatyczny crafting i zdecydowanie łatwiej jest o zasoby, które są do tego potrzebne, niestety. Dobra, nie wiem, się zastanowię, może zrobię AE jednak, spróbuję zrobić AE. Nigdy w życiu mi się jeszcze nie udało AE rozkręcić w żadnej z moich serii. GFMod próbował, pamiętam, coś u siebie dłubać. Ale to tak średnio wyszło, jeśli dobrze pamiętam. Bo zaczął dłubać i potem nie miał już czasu grać i poszedł i to wisiało. Ja nie chciałem tego przyjmować, bo nie wiedziałem, jak to działa za bardzo. Mogłem się szarpnąć tak naprawdę, bo tak, to miałoby sens. Dobrze, Hardened Fluxdukty. Również ja myślę, że zawinę w ogóle strasznie dużo przyrządu. Będę potrzebował zrobić piecy, furneje, pulweryzery. Dobra, to może zrobimy najpierw tak. Chodźcie, pójdziemy do tej darkowe kwiatki stoją. O, Weeping Angel. O, jak ja was dawno nie widziałem. Kici, kici, kici. Cwaniaczku. Dobra, nic nie wydropił. Trochę szkoda, bo one wyrzucają gas tiry. Ostatniego Weeping Angela, jakiego widziałem, to były te malutkie takie, one się bagują. Strasznie, strasznie mnie to dołuje i mnie wkurza, aż mnie korci, żeby tutaj Weeping Angela postawić. Co prawda, to chyba nie jest takie proste. I z drugiej strony statuły Weeping Angeli strasznie obciążają. Nie wiem, są problemy z FPS-ami z nimi. Dobrze. Jesteśmy w naszym magazynie. W tej chwili, do założenia do serii obecnej, to już mniej więcej przedstawiłem. Tu się dużo nie zmienia. One są w tej chwili w opisie. Pewnie tam coś jeszcze dodałem, bo na dzień dzisiejszy jeszcze mi się nie chciało tego spisywać. Ale na pewno chciałbym trzymać się tej zasady, że wszystko robimy z drewna. Nie używamy mikrobloków. To tak profilaktycznie, jakbym miał mieć zaraz problemy z FPS-ami. Czy będą jakieś takie fajne silosy, jak były poprzednio. Obawiam się, że z tym to może być różnie, ale na pewno podłogę w całym tym moim tutaj warsztacie, to chciałbym jednak zrobić tak jak była zrobiona poprzednio, tylko tym razem trzymamy się pewnych bloków. Być może będzie trzeba wykombinować coś do oświetlania bardziej wydajnego, bo mógłbym zastosować ten system, jaki
tam GF mi sprzedał wtedy, że używamy tych Carpenter z bloków przeciągniętych. Dlaczego to działa? A, bo włączyłem, żeby się ładowało. No trochę to zajmie, bo jest na najniższym biegu. Jest. Pręty paliwowe są wsunięte aż na 90%. Nic dziwnego, że... Ups, skończyło mi się normalne drewno. Więc nic dziwnego. Na czym to ja skończyłem? A, że proszę... Kurczę, akacja, cholercia. Weźmy tutaj, a tu jest pełno. Tu jest pełno. Kurka, woda. 2, 3, 4. Dobra. I bum. I będziemy mieli kolejną skrzynię do trzymania gratów. Niestety, chwilowo mój magazyn będzie się składał właściwie wyłącznie ze skrzyni. Myślę, że jak, kiedy już przejdę na beczki, to też jest właściwie dobre pytanie. Czy chcę mieć tylko i wyłącznie beczki, czy chcę mieć i skrzynki? Aczkolwiek skrzynki już nie mogłyby być drewniane. Więc tutaj byśmy musieli odejść trochę od tego schematu, że wszystko co możliwe robimy z drewna. I o ile chodzi o, no nie wiem, powierzchnię magazynową, to tak, czang się kończy tutaj. Prawda? Tu się kończy czang. Tu bym chciał, żeby w tym miejscu, o, ten rowek zostawimy. Właściwie dlaczego mamy go a, wróć. Nie, zmiana planów. Z tej strony będę miał magazyn. Tak. Z tej strony będę miał magazyn, z tej strony będę miał warsztat. O, w tym miejscu, tutaj, bo jest troszkę więcej miejsca, myślę. Tak, tu będzie duża ściana na magazyn, a tu będzie duża ściana na warsztat. Pomieszczenie również, a tu trochę też się wpędzam w sezon 2,5, bo pomieszczenie się zrobi wysokie. Będzie na te 5 kratek zakończone sufitem, plus wejście serwisowe na górę reaktora, jakby musiał z jakiegoś powodu podciągnąć, poprawić pręty paliwowe, bo sterowania prętami paliwowymi, wiecie co, że nawet nie jestem pewien. Zobaczmy sobie Big Reactors. Tutaj jest taki blok, on się nazywa, nie, komputer port, nie, RedNet port. O, to jest RedNet port. Tu control over turbine fluid, turbine controller, turbine computer, nie, reaktor controller. Chyba tak, chyba w reaktor RedNet porcie znajdują się takie, bardzo duża ilość opcji się znajduje, które pozwalają w jakimś stopniu sterować tym reaktorem, czyli o, jeżeli taki sygnał, to na przykład włącz, jeżeli inny, to wyłącz, taki to na przykład, to taki to jeszcze coś innego i chyba, jeśli dobrze pamiętam, widziałem tam właśnie taką funkcję, która pozwalała sterować tymi prętami paliwowymi, czyli wsunąć, tylko nie jestem w 100% pewien, jak to tam dokładnie było. Też nigdy nie musiałem się tym zajmować, bo to tak, no po prostu nigdy nie miałem maszyny. Może by się przydało zbudować ten taki kozacki laser do kopania. Wtedy byśmy musieli mieć faktycznie tapa z tego reaktora i on by chodził cały czas. No ale zobaczymy, bo w tej chwili on jest na czanku. Będziemy mogli w przyszłości, wyłączmy to, będziemy mogli go w przyszłości teoretycznie powiększyć, zalać go enderem, coś zrobić, jeszcze UPS-a można by do tego podłączyć. Dobrze, wróćmy tutaj na zaplecze. A i znalazłem u siebie niedoszłą studnię z Buildcrafta, czytaj oleju, czytaj ropy. Tak, to jest studia olejowa. Jest długi, 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 głęboki szyb. Idzie na sam dół, ale zamiast... halo? No, bo zaraz się utopię. Ale zamiast ropy w tej studni, tak ona tam aż na powierzchnię leci, ale zamiast ropy znalazłem tutaj tylko wodę. Nie fart, prawda? Już byśmy mieli za te roponośne zaplecze. Jak bardzo chciałbym zagłębić, bo teraz planuję ułożyć cały ten kabel zasilający, to tak widzę, tu też trochę niepotrzebnie zrobiłem to. Kabel zasilający, ja myślę, że wrzucimy go tutaj pod reaktor. Przynajmniej tak kombinuję, żeby za daleko
żeby za daleko z nim się nie ciągać. To jest ten hardenet, prawda? On jest ten, on jest z tych lepszych. Czyli, a bo zrobimy, wiecie co? Trzeba było wziąć Crescent Hammer. Chociaż teraz te kable i tak się tłuką już trochę lepiej niż to było kiedyś. Kiedyś pamiętam, bez klucza to w ogóle do tych kabli było, nie można było podejść, bo one były w ogóle jakieś strasznie odporne. Co prawda to chyba też można było zmienić w ustawieniach domyślnych, ale póki co. Dobra. Zobaczmy jak to wygląda. Będzie ołki. Podłoga dębowa, jak to na prawdziwy warsztat przystało. Małe przejście do reaktora i myślę, że teraz tak, to można tutaj zdemontować. Również któreś z maszyn będą, ale to też nie na razie, będą potrzebowały dodatkowo takich rzeczy, jak na przykład, mówimy tutaj o takich dziwnych maszynach jak Glacial Precipitator, tu mówimy jeszcze o dostarczeniu od drugiej strony, również płynu, na przykład wody. Jeżeli mówimy tutaj o Magma Crucible, no to jeszcze musiałoby być jakieś wyjście na lawę. To by było bardzo przydatne. Myślę, że Magma Crucible się przyda, chociażby do napędzania pieców Tinkers konstruktowych, bo okazuje się, że ten cały mechanizm, co to tam jest z botami zrobiony, to nie Tolmaj uskutecznia, tylko Dark. O dziwo, tak, nie spodziewałem się. Myślałem, że to będzie Tolmaj, bo on już bardzo dużo rzeczy robił i zrobił, i ich nie pokazał na nagraniu, jak robi. Na przykład biega i ma skrzydła do lata. Nie mam żadnego pojęcia, jak to się robi. Zaraz, to miał być magazyn. Dobra, to rury w magazynie będą od tyłu, bo jeszcze mamy. O, na jedną rurę z tyłu będziemy mieli. Mam nadzieję, że ona się będzie znajdowała na załadowanym czanku, a nie, że to jest jakiś problem z bugiem, z wyświetlaniem tylko kratek. Ok, to musimy jeszcze doświetlić to, co ja nabroiłem. I myślę, że teraz jest właśnie ten moment, kiedy to ja powinienem pójść i. No tak, reaktor Access Port. Powiedzcie, co jeszcze inaczej zrobimy. Reaktor Access Port. Żebym się nie musiał schylać, bo zamontowałem go strasznie nisko. A teraz się nie będę musiał schylać, jak będę chodził po normalnej podłodze. Bo tutaj gdzieś będziemy mieli jeszcze ciągle normalną podłogę. Tak, żeby nie skłabać. Do ściany, która ma być tu dopiero. Bo poprzednim razem były problemy, jeśli dobrze pamiętam, z tymi reaktorami. One mi wyszły jakoś za blisko ściany. Chociaż nie, wróć, to też było w sezonie 2,5. One się znajdowały trochę blisko ściany. No i inna sprawa, że tam strasznie poszedłem w kwestie wizualne. Myślę, że w tym sezonie również się na tych kwestiach będę koncentrował. Mam nadzieję, że mi się to jakoś uda i nie będę się musiał narażać na śmieszność. Słuchajcie, wpadłem na fajny pomysł. Dwa pomysły nawet. Pierwszy, oto kurczę, muszę pójść chleba narąbać, bo widzę, że mi się kończy, a w zasobniku, w chlebowniku też dużo go nie zostało. Więc zasadniczo pierwszy pomysł jest taki, że muszę poprosić Darka, aby naprodukował trochę kwiatków, które odpychają moby, czyli nie pozwalają im podchodzić. To pozwoli nam troszkę na poprawę bezpieczeństwa, bo tu co chwilę jakiś creeper, jakiś szkieletami. Ostatnio wybuch na zboczu góry, dobrze, że nic nie rozwalił, ale jest to strasznie denerwujące. A drugi pomysł to jest taki, że szarpnę się na taki magazyn, troszkę, Tolmaj 4-4 poziomy dodane. A to ja już mogę rzucić 4-5 i dorzucić, że że moje poziomy. Chociaż kurczę, wiecie, problem polega na tym, że Tolmaj chyba. Nie jestem pewien, kto to zrobił. Chyba Tolmaj albo Janak. Chyba nawet Janak, bo coś u kogoś na odcinku widziałem w tym temacie, że było robione. Ktoś się tym bawił. Nie pamiętam właśnie, czy Janak, czy kto. Ale widziałem. Zasadniczo
Tak, dobry pomysł, bo tego expa to aż szkoda, żeby go stracić w momencie, kiedy zginiemy. Z normalnego enchantingu jeszcze ktoś czasem korzysta, ale zawsze sposób na składowanie expa to jest to. Problem polega na tym, że niestety użył do tego buildcraftowych rur, które są tak mało przepustowe jak cholera. I to jeszcze chyba użył tych właśnie cobblestone'owych, które są, zobaczmy sobie, fluid pipe, cobblestone'owe rury, 10 mili buckets na tick. To już stone'owe dają 20. A jakby poszedł złote, to by było nawet 80. Najlepsze są chyba... nie, co to mamy? Sandstone? Nie, quartz. Quarce są na chyba najbardziej wydajne. 4 mili bakety na tick. Owszem, diamentowe są jeszcze lepsze, tylko że one są drogie jak cholera w porównaniu i sortują płyny. Tak. Tak, jeszcze się nigdy nie bawiłem sortowaniem płynów. Nigdy było takiej potrzeby, żebym miał jeden fluid tak i wszystko było przez niego robione, więc 40 poziomów. No idzie to jak krew z nosa, ale straszna masa expa. Powinien według mnie użyć do tej zabawy fluidaktów z temperate fluidakty, no exchange value, pak. One są lepsze, one szybciej wypompowują te termalowe fluidakty. Kurczę, dodałbym wszystkie poziomy, ale nie mam czasu tutaj stać teraz i się suszyć na tej wycieraczce. Co prawda zawsze chciałem mieć takie urządzenie, żeby kradło ludziom expa, bo no kiedyś tam się znajdowało chyba kratkę pod podłogą, to wchodziłeś do kogoś do domu i ci wysysało expa, to było ciekawe. I nawet nie głupie, myślę, o mnie chodzi. Ale to zmienili. Dobra, to zostawmy. Więc wrócimy teraz szybciutko. Kurde, lawy nie mam. Dobra, co my tutaj mamy? Iron ingoty, jest ich jeszcze całkiem sporo, to je wykorzystamy. Będę potrzebował również drewna, którego tutaj tu jest dużo składowane. Dobra, nie będą byrcze. Szkło. Szkła tam trochę mam, więc na razie nie będę się przejmował. Dobra, będziemy. Tolmaj ma świrgla na punkcie szprycowania ludzi i zabierania im, jak i głowa odpadnie. Dzieci nie ćpaj się narkotyków. Nawet gdzieś tutaj była, widziałem skrzynka. O, patrzcie, tak, mana i neboto. Zdecydowanie zostawił nam, żebyśmy się narkotyzowali. Dealer cholera. Kto go wpuścił na serwer? Zadzwońcie na policję. Dobra. Nasze drzwi zyskały całkiem niewidoczne płytki naciskowe do wchodzenia i wychodzenia. Uwielbiam. Normalnie Carpenter's bloki są super. Zrobimy dokładnie coś takiego, że w tym miejscu będzie znajdowała się... No tak, magazyn będzie niski, żeby był ładny, bo jak jest za wysoki, to jest problem, żeby się do tych ostatnich beczek dostawać. A że pomieszczenie ma mieć tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kratek wysokości, to tutaj mam już raz, dwa, trzy, cztery, no to tam zostają jeszcze tylko trzy, z czego dwie przestrzeni plus jedna sufit. To, jeśli dobrze policzyłem, albo jakoś tak. W każdym razie musimy to jakoś ładnie od siebie oddzielić, więc to nie, to jest reaktor glass, to jest zwykły glass, więc wybór padł na szklaną podłogę. Z tym tylko, że ta szklana podłoga nie będzie przez całe pomieszczenie. Myślę, że dwa albo trzy wystarczy. Że z płotek by się przydało zrobić, prawda? Jakiś taki fajny. Dobra, to powiedzmy, że na razie, wiem, strasznie marnę teraz to szkła. Zostawimy taki. Wejście tutaj na górę będzie, nie wiem, chyba zrobimy drabinkę albo jakąś windę i tu, to trochę bez sensu zrobiłem, mam tutaj jakieś jeszcze skrzynie, mam skrzynie, ale to nic nie szkodziło, zrobimy ich więcej, bo będzie ich potrzebne jeszcze więcej, to może na razie, o tak, zrobimy powiedzmy 8 skrzyń, od razu zrobimy z nich skrzynie żelazne, żebyśmy je stakowały i tutaj powyżej na tej oto półce będą znajdowały się już
będzie znajdował się magazyn skrzynkowy. Tam będą beczki, a tu będzie magazyn skrzynkowy. I ja do tych skrzynek, bo skoro one mają być wszystkie, jeszcze upewnimy się, nie, okej, jest dobrze, skoro one mają być wszystkie obsługiwane mimo wszystko przy pomocy rur logistycznych, takich lub innych, chyba, no i chyba jednak się skończy na rurach logistycznych, logistic pipes, bo to trochę najłatwiej jest. No a tu będzie sufit. Tu będzie sufit. Przydałby się jakiś materiał na sufit. Muszę się zastanowić, w jaki sposób to zrobić. Najchętniej zrobiłbym sufit na czarno, na przykład, aby nie było widać, jak wysoko tu jest. No tutaj myślę, że mógłbym użyć tych czarnych desek. Czarnych desek z Dark Oaka. One są bardzo ciemne. Ewentualnie zrobić wszystko na czarno z białymi akcentami, ale sufit, jakby zrobić sufit z białymi akcentami, to jest zagadka. Czy zrobić go na zasadzie, może zrobimy go wyżej niż 7, może zrobimy 3. Przydałoby się nacieć więcej drewna tak naprawdę, bo tak, tego mi się kończy. Dark Oak jest ciemniejszy, ale to jest jaśniejsze. No same dylematy. Najchętniej użyłbym właśnie Dark Oaków. Tak, zrobimy chyba coś takiego. Będziemy się trzymali tej konwencji. I jeszcze, no chyba będę musiał poprosić kogoś, już wczoraj gadałem o tym z Tolmajem, bo dżungl. Nie mogę znaleźć dżungli. Poszedłem na 4000 kratek na wschód, znalazłem kolorową pustynię, ale nie znalazłem biomu z dżunglą i nie mamy do tej pory sadzonek. I w tej chwili jedynym sposobem, który jest widoczny w Nei, to jest z botanii. Przerabianie zwykłej sadzonki na dżunglowe przy pomocy alchemii katalista, który jest dość, no to chyba drogi, chyba trochę drogi. To jest Brewing Standy, to są te Blaze Rody, który jest dość drogi do zrobienia. No co prawda musielibyśmy zrobić 4 sadzonki, żeby mieć pewność, że będziemy mieli na kolejne drzewo tak naprawdę, bo z tych małych nie zawsze chciałby wypadać. Więc tu jeszcze muszę zachować sobie miejsce na jedno drewno czerwone, ale w tym przypadku i tak chyba chwilowo nie będę używał tego motywu. Dobra, powiedzmy sobie, że zrobimy tak, że tu będzie trzeci na wysokość, tak, żeby można było podskakiwać, prawda? I zrobimy tak, trzeci i raz, dwa, trzy, cztery, ha. Jak tak zrobimy, nie będziemy mogli otwierać skrzynek. Nie będziemy mogli otwierać skrzynek. Plan B, musimy sprawdzić jedną rzecz. Mianowicie, dobra, chodźcie tutaj, moje skrzyneczki. Będzie trzeba, no hop, będzie trzeba sprawdzić następujące. Czy Carpenter's bloki pozwalają na otwieranie skrzynki? Jeśli tak, chociaż dobra, zaraz się to okaże. Czy zwykłe kwadratowe Carpenter's bloki? Tak. Nie, zwykłe kwadratowe nie pozwalają, czyli musimy się niestety ratować tymi takimi i tylko je trzeba obrócić w tym momencie w jakiś taki sposób. O, mniej więcej tak. Normalnie użyłbym schodka, wiecie, tylko jak to wygląda, jakoś tak dziwnie. Chyba musimy użyć schodków. Żeby zrobić carpenter schodki, zrobimy to normalnie, tak jak zawsze się to robiło. 4-8. I w tym momencie nie będzie widać tej przerwy. Takiej przynajmniej ja na to liczę. Widać coś? Widać. Jak to zrobić jeszcze inaczej? Chyba się musimy dostać wyżej. Musimy się dostać wyżej. Przełóżmy miecz na normalne miejsce. Tak. I ciach. O! Patrzcie, też nie da się z Carpenter's bloków otworzyć skrzynki nawet w ten sposób.
Tak się da tylko. No dobra, no to trudno. To musimy w takim razie te schodki zostawić tak, jak są. To tylko i tak jest przymiarka, bo cała koncepcja, myślę, będzie sprawdzona i wyewoluowana. Tak. 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 Tu coś nie wyszło. Nie założył się blok z drewnem tak, jak powinien. Musimy go założyć od tej strony. Dobra, na razie jest ciemno, nic nie widać. Z tym tylko, że dodatkowo sufit będzie przedzielony takimi jakby żebrami. Na przykład w ten sposób. I zrobimy właśnie w ten coś w ten mantyk. Będzie przedzielony takimi oto żebrami. Jeszcze zróbmy, żeby było lepiej widać. Żebro tam nad reaktor, specjalnie zostawiam taką przerwę. Żebra będą co 3. Żebra będą co 3. Czyli jeszcze będzie trzeba zrobić coś takiego. O, niby tak. Tylko jeszcze teraz właśnie się zacząłem zastanawiać po raz kolejny, czy ograniczać przerwę w tym suficie takimi właśnie, takimi żebrami i robić to co 3 i robić taką wklęsłą dziurę. Ja coś podobnego chyba miałem w technomaterii. Pytanie, bo i tak się człowiek na to za bardzo patrzył nie będzie. To szkło zastąpimy jakimś lepszym, myślę, zastąpimy je takim frame'owym. Czyli że będzie miało CTM-a, prawdopodobnie szkłem z Tinker's Constructów, bo myślę, że ono jest w tej chwili takie glas. W ogóle jakie mamy rodzaje szkła? Tak, mamy Minecraftowe, to już wiemy, jaki będzie tego efekt. Mamy, to nie, to jest ciągle Minecraftowe, to są jakieś panele. Jest szkło z Railcrafta. Wiecie co, może wyłączymy Blocks, mikroblocks. O, wyłączyliśmy wszystkie mikrobloki, teraz będzie trochę łatwiej. To jest tak, fasady. Fasady może też wyłączymy. Mod, buildcraft, faktory, nie, silicon. Blocks, mob spawners. Przydałoby się jeszcze wyłączyć fasady, odfiltrować je, żeby było łatwiej, no ale trudno, to musimy jakoś przecierpić. Mamy szkło z, co to jest, Mind Factory Reloaded, ale ono jest takie sobie, no to potem mamy jeszcze właśnie sticker z konstruktu szkło w różnych kolorach i jeszcze są szkła z Chisla, ale one nie mają supportów, nie chcę ich jeszcze robić. I to jest wszystko, czyli Tinker's Construct i Tist, takie szkło będziemy mieli. Dobra, dokończmy jeszcze szybciutko tutaj z tym szkłem, tak naprawdę, bo czas nas trochę pogania. Raz, dwa, trzy. Cobblestone'a. Nad tym sufitem właściwie nic nie musi się znajdować. Tak, jeśli o mnie chodzi, on będzie całkowicie nienośny. Plus jeszcze. O. I w tym miejscu zrobimy sobie pustą. Ile tu mamy? Raz, dwa, trzy. Tu by się przydało właśnie. To pomieszczenie gdzieś zakończy się. To pomieszczenie gdzieś zakończymy wcześniej. Tu będzie wejście nad reaktor, żeby to było wszystko ładnie i w ogóle. Więc i tak trzymamy się tego oto designu. Ale tu będzie chyba doprowadzone tylko do ściany. Bo zrobimy to takie pomieszczenie trochę asymetryczne. Ono będzie taka literka L. Tu będzie niby wgłębienie. No i jak to wygląda? Powiedzcie. Jak się wchodzi. No na razie jest ostro w proszku, bo jeszcze... Wow, shit! Awaria! Houston, mamy problem. Gdzie jest mój zestaw naprawczy przy pomocy cobblestone'a? Chodź. Big reaktor. Zrozwaliliśmy sobie ten reaktor. Cóż, takie rzeczy się zdarzają. Nawet najlepszym. Nawet tym inżynierom w elektrowniach atomowych się zdarza rozwalić reaktor. Prawda? Wszyscy wiemy. Mam nadzieję, że nie stracił ładunku. Nie stracił i bardzo dobrze. No, i jak to wygląda? Myślę, że
będzie dawało radę, będzie trochę funkcjonalniej niż kiedyś. Tutaj będziemy mieli warsztat, ale w tym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii to już będzie wszystko. Patrzę na zegarek i tak żeśmy przeciągnęli. Teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko ewentualnie wykraftować jeszcze więcej maszyn i tu zacząć urządzać. Zobaczymy coś. A, jeszcze ściany będę musiał zrobić. Myślę, że zrobimy dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo jak sufit, ale sufit to by się przydało, żeby był podświetlany na przykład, żeby to było ładnie, żeby te jasne punkty było ładnie widać. Teraz trochę mam wątpliwości, czy nie będzie za wysoko, ale ściany zrobimy trochę gęściej. Nie będą co, nie będą takie plamy co dwie, tylko będą co jedna. Czy będą zagłębione? Przydałoby się, żeby były zagłębione, tak naprawdę. I pochodnia. I żeby się świeciło. No tylko ten dymek trzeba będzie wyeliminować, czyli jakąś lampę pewnie nawet. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.